Ameryka po polsku cały czas przedświątecznie, przedsylwestrowo, po prostu karnawałowo. Jak to mówią, człowiek uczy się całe życie i co prawda nie mam zamiaru stawać w szranki z profesjonalistami, właściwie z profesjonalistkami, ale tak będąc tuż obok, zawsze mogę czegoś się poduczyć. No co prawda nie mam akurat czego kręcić, ale może kiedyś wyrosną. Karolina Brodzka-Dabala dzisiaj w roli manekina, ale jak już wcześniej mówiła, ona uwielbia, a nawet kocha tę rolę. Nie zgodzę się z tobą, że manekina, bo manekiny nie mówią, a ja będę mówiła trochę. XXI wiek. Ale rzeczywiście, dzisiaj w takiej roli, która myślę każdej kobiecie by odpowiadała, bo zajmują się mną profesjonalistki i teraz kolejny gość, Marysia Gurbiel z Beauty Lab, fryzjerka, która ma bardzo wiele lat doświadczenia. Pomaga nam dzisiaj w przygotowaniach do Bożego Narodzenia, do Sylwestra, do tych wszystkich imprez, które przed nami. No i ja zawsze chciałam nauczyć się kręcić loki, lokówką sama, ale wydaje mi się, że nie jest to możliwe. A powiedz, czy to trudno, żeby przygotować właśnie taką fryzurę, jaką dzisiaj zrobiłaś mi w domu samemu? Witam serdecznie. Uważam, że nie trudno, ponieważ teraz nie robimy tych loków mocnych, te fale są delikatne, te fryzury powracają do natury, tak samo jak i kolory, więc myślę, że jedna wizyta u nas w salonie wyjaśni wszystko i będziesz umiała sama ułożyć sobie włosy tak jak ja. Powiedz proszę, jakiego typu trendy wspomniałaś, że powraca się do natury, czyli co, mniej takich wyczesanych włosów, tak, jak to wygląda w tym sezonie? Tak, dokładnie, mniej wyczesanych, fryzury romantyczne, upięte, kolory również, bardziej kolory jesieni, odchodzimy już od szarości, bardzo dużych kontrastów i to jest właśnie częsty błąd, który robią nasze klientki, chcą mieć bardzo ciemny odrost, bardzo jasne końce, jest to nieładne, wracamy do natury, te kolory, często wszystkie złote, brązowe pięknie wyglądają. Klientki się tego boją, ja polecam, bo jest to bardzo twarzowe. I później jak dadzą się namówić tobie jako profesjonalistce na kolor, który na początku może myślały, że nie do końca będzie pasował, to są zadowolone w większości, prawda? Często tak, najczęściej, ponieważ te ciepłe kolory bardziej współgrają z naszą twarzą, z naszą cerą. No. Urodą słowiańską też. Powiedz proszę, jeżeli chodzi o trendy, powiedziałaś już, że odchodzimy od tych takich wyczesanych fryzur, że robimy bardziej romantyczne fryzury, a czy są jakieś takie główne trendy na ten sezon właśnie 2019-2020, na Sylwestra? Bo Sylwester to zawsze taki, mówimy, taka okazja, gdzie można się szałowo wyszykować, zaszaleć, co prawda może nie panowie. Dałem się, że to powiem. Ale panie mogą zaszaleć. Czy ten sezon i te trendy w tym roku pozwalają na to, żeby w jakiś sposób zaszaleć? Tak, na pewno jest to w ogóle okres karnawałowy, w którym możemy zaszaleć. Ale jest też jeszcze druga kwestia, kwestia ubrania. Musimy dopasować tą fryzurę do stroju, prawda? Do ubrania, do sukni. Uważam, że bardzo eleganckie fryzury też dalej pozostają w modzie, jednakże gładkie, nie za bardzo przesadzone. Dalej fryzury romantyczne, warkocze czy lekkie fale upięte. Myślę, że świetnie będą dziewczyny nasze wyglądać. Wspomniałaś o warkoczach. Warkocze mam wrażenie, że to jest taki trend, który jest już od jakiegoś czasu i jest super dziewczęcy i fajny. Czy warkocze pasują wszystkim? Myślę, że nie każdemu, ale zawsze warto spróbować i zobaczyć. Na pewno odmładza to nasze klientki i fajnie się prezentuje. Żeby fryzura wyglądała ładnie, to trzeba też zadbać o te włosy i tutaj odpowiednia pielęgnacja, czy to w domu, czy też w salonie. Jakiego typu zabiegi, bo dbamy na przykład o skórę, kładziemy kremy i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest ważne i jakiego typu zabiegi byś poleciła? Tak, dokładnie. Ja uważam, że każda nasza klientka, która stosuje jakieś zabiegi chemiczne, powinna poddać się zabiegowi Micromist. Jest to fajny zabieg, który nawilży nasze włosy, zamknie i wyrówna łuskę włosa. Wtedy ten włos będzie gładki, łatwy do rozczesywania i na pewno inny w wyglądzie. Jakbyś miała takie krótkie trzy wskazówki podać dziewczynom, które niekoniecznie mają czas, żeby wybrać się do salonu, żeby się uczesać, to czy są jakieś takie, powiedziałabym, sztandarowe fryzury, które zawsze będą dobrze wyglądać, jeśli właśnie skorzysta się z wskazówek profesjonalistki? Tak, no świetne od wielu lat i modne nadal są boby różnego rodzaju, prawda? Również delikatne fale na całej głowie, jeżeli są to długie włosy. Uważam, że są to fryzury, które same możemy wykonać w domu.
Jedna wizyta w salonie i każdy jest się w stanie nauczyć. Czyli oprócz tego, że przyjdziemy i będziemy mieć pięknie zrobione włosy, to możemy też podpytać zawsze. Oczywiście, zawsze udzielę chętnie wskazówki i cała nasza ekipa. Także zapraszamy. Marysia Górbiel z Beauty Lab dzisiaj podpowiadała nam, jak zadbać o włosy, jak się uczesać na te wszystkie imprezy, które przed nami, bo przed nami przecież święta, Sylwester i karnawał. Dziękuję bardzo, Marysiu. Ja również dziękuję bardzo. Ja również pozdrawiam.